Tu mamy fundamenty z naszej starej ostrudy. No dzisiaj ten teren jest takim miejscem, który no nie sprzyja do tego, żeby tutaj być, bo jak zarosną chaszcze, to tutaj się pojawiają różne osobistości życia, niekoniecznie tego pierwszoplanowego naszego miasta. Tutaj znajdował się kiedyś taki piękny hotel w tej okolicy. Nazywał się Nordische Hof, czyli Północny Zamek. Była to jedna z 14 restauracji w naszym mieście z pokojami noclegowymi. I ona stała gdzieś tutaj, bo to jest ten teren, którym tutaj się znajdowały. Schody były w kierunku ulicy Gilgenburgstrasse, one były dość strome, ale za restauracją znajdował się tutaj, akurat nie ma nigdzie tego tarasu, bo taras chyba nie był aż tak ciekawy, bo to był kawałek ułożony z betonem, jakimiś płytkami, ale znajdował się taras letni z przepięknym widokiem na jezioro Drwęckie. Tutaj stała ta restauracja, dlaczego nie mówię, bo była to restauracja, która pojawia się i w książkach Kirsta, ale i w opowieściach w Ostródzie, bo kiedy do Ostródy przybywają jednostki, no najpierw właściwie budowane były tak zwane bergkazerne, to też kiedyś możemy sobie pójść taką trasą militarną, wojskową. I bergkazerne traci swoje znaczenie na rzecz budowy czerwonych koszarów, tak zwanych koszarów Grolmana. To w Ostródzie mamy sporo żołnierzy, natomiast później budowane są białe koszary i w białych koszarach jest oddział konny. Tam jest to taka elita wojskowa, to jest artyleria konna i panowie oficerowie z białych koszar, póki nie mieli kasyna, to tutaj często przebywali. I powiem wam taką ciekawą anegdotę, która tutaj w Ostródzie miała miejsce, dlatego mówię, że to było bardzo ciekawe miasto. Pewnego razu panowie oficerowie, jak to kawalerzyści z fantazją, a że troszeczkę było alkoholu, troszeczkę zabawy, cygar, założyli się, jak to bywa w męskich zakładach, czasami o głupotę. Kto na stołku dojedzie do koszar? No, proszę Państwa, musiało to zrobić wrażenie na mieszkańcach Ostródy, bo do dowódcy garnizonu doszła skarga, że młodzi oficerowie, porucznicy, zachowują się bardzo niemoralnie, bo nie dość, że na stołkach, to pod wpływem alkoholu i z okrzykami, zrobili sobie rajta radę z tego hotelu, który tutaj się znajdował, do bramy garnizonu w białych koszarach. Także, proszę Państwa, no pomyślcie, skostniałe społeczeństwo konserwatywne naszego miasta widzi kilkunastu młodych oficerów, jak to napisano, w niezbyt kompletnych strojach, czyli pewnie gdzieś tam bluzy zdjęte albo porozpinane, a oficer nie miał prawa wyjść na ulicę z jakimkolwiek rozpiętym guzikiem i bez spodni w kantkę, na stołeczkach jadą do koszar. No, ale co się spowodowało za tym? Pan, znaczy dowódca był też przecież kawalerzystą, więc oficjalnie musiał ich przykładnie ukarać, ale był to powód do tego, aby na terenie koszar białych wybudować kasyno. I wiecie, w którym stronie jest wyjście z kasyna? Dzisiaj jest to w kierunku budynku tak zwanego bunkra. Te schodki. Dlaczego? Bo wtedy tam była łąka i on stwierdził, że jak jeszcze raz ich poniesie fantazja, to żeby jechali w kierunku jeziora i łąki, a nie w kierunku miasta, żeby nie było zgorszenia. Więc to był jeden z takich ciekawszych hoteli i w tym hotelu restauracja była znana z tak zwanych klopsów królewieckich, czyli klopsów w sosie śmietanowym, mięsnych z podrobami, więc tutaj przychodzono na te klopsy. Bo słuchajcie, dzisiaj mamy w restauracjach kartę menu i ta karta menu prawie jest podobna w każdej restauracji. Natomiast w tym okresie XX wieku, początku XX wieku, jeszcze nie było takiej specjalizacji i właściwie nie było czegoś takiego jak karta menu. Każda restauracja miała kilka potraw, którymi się szczyciła, które robiła i wiadomo było, że na raki to chodzimy na dworzec albo do Kirsa, na klopsy do Nordische Hof, do Prussische Hof, naprzeciwko tam, gdzie dzisiaj jest Lidl, chodziliśmy na ryby, na szczupaki. Więc każda z tych restauracji miała jakiś swój pomysł. I tutaj był kiedyś pomysł, żeby to miejsce rewitalizować. Ja kibicuję tutaj
temu programowi ulicy właśnie kolejowej, która tutaj chce zrobić na tej górce porządek. Ja wiem, że nie wróci już tutaj restauracja, ale powiem wam, że pierwszy pomysł, jaki tutaj był i który się pojawił 10 lat temu, to było miejsce, że tutaj ma powstać nowa biblioteka i nowe centrum. Przepiękne miejsce z tarasem widokowym na jezioro. No, ten projekt nawet był dość zaawansowany, bo tutaj przyjechała grupa studentów architektury, która w ramach pracy dyplomowej miała stworzyć zagospodarowanie tej części Ostródy. I te plany są gdzieś w mieście, bo była nawet wystawa. Rzeczywiście pięknie komponujący się projekt z zachowaniem drzew, parku, tarasów i budynku przeszklonej biblioteki, z której można byłoby obserwować nasze jezioro. Dzisiaj mieszkańcy chcą ten teren przywrócić do użyteczności i ma tu być również jakiś parking, który by się również przydał. No i mam nadzieję, że kiedyś ta kładka, która powstała, będzie nie na drugą stronę ulicy, ale będzie w kierunku jeziora, tak jak był również taki pomysł, żeby odwrócić i pociągnąć ją dalej, żeby nie było przejścia i znowu przejścia przez ulicę, tylko wyjście w kierunku właśnie jeziora. I jakby wróciło kiedyś tutaj to miejsce takiej użyteczności i miejsce zagospodarowane parkiem, mielibyśmy kolejną zieloną przestrzeń z widokiem na jezioro. Jeszcze raz wróciłem do tego zdjęcia naszej Ostródy, bo my jesteśmy dokładnie teraz tutaj w tym miejscu. Pod nami już nie ma tej rzeki. Ona gdzieś tutaj sobie jeszcze się przesącza, bo w czasach, kiedy zasypywano rzekę, stwierdzono, że nie da się rzeki całkowicie zasypać, więc ona tutaj kanałem sobie melioracyjnymi dopływa do miejsca. Natomiast tutaj było miejsce tzw. wejścia południowego ramienia rzeki Drwęcy. I popatrzcie, tutaj mamy tory kolejowe i ulice. Natomiast ta część, którą tutaj widzicie, czyli ten deptak, po którym my idziemy, nie ma tego tutaj, tutaj kawałek dalej się kończy, nie widać tego zakola, ale było dalej wysunięte. To wszystko, co tutaj jest pod nami, to są niestety gruzy naszego miasta po wielkim pożarze z listopada 1945 roku, spowodowanego przez Armię Czerwoną. I po II wojnie światowej niestety większość budynków z placu Tysiąclecia jest tu. Gruzy zostały zepchnięte. Można powiedzieć, dzięki temu mamy depta, po którym możemy chodzić, bo zauważcie, że nie było deptaka. Tu się kończyło jezioro. Tutaj dochodziły zakłady przemysłowe i dopiero część turystyczna była za Spichlerzem po tamtej stronie, gdzie dzisiaj mamy Villeport. Tamte tereny to były tereny rekreacyjne. Tutaj były tereny przemysłowe. Tu mieliśmy m.in. zakład produkcji porcelany, Spichlerze, które stały wzdłuż całego nabrzeża, bo to była część właśnie towarowa i ta część powstaje przy budowie kanału, ale przy budowie kolei. Bo dzisiaj mówimy o transporcie zrównoważonym, czyli wymiennie kolej, transport wodny, komunikacja. Natomiast kiedy budowano kanał, to jest czas, kiedy już pojawia się kolej, bo mówiłem wam, że kolej, która miała dotrzeć do Prus, rozpoczęto budować w 1849. Kanał rozpoczynamy budowę w 1844, a w 1830 zaczynają się kwestie melioracyjne. Więc kiedy budowano ten system, stwierdzono, że kolej z kanałem się będzie uzupełniać, więc Ostróda staje się jednym z portów wielkiego systemu kanałów oberlandzkich, dzisiaj błędnie nazywany kanałem elbląskim, bo kanał elbląski to był tylko odcinek między jeziorem Druzno a Miłomłynem. Były trzy odcinki. Miłomłyn był punktem zero, nie Ostróda i nie Iława. Miłomłyn był takim głównym punktem i trzy odcinki, ale to kiedyś przy historii kanałowej. Także tu kończyła się średniowieczna Ostróda, właściwie rzeka, która oblewała średniowieczną Ostródę. Tam dzisiaj jest PKO. Jest taki model bramy wjazdowej do miasta i po drugiej stronie, gdzie jest rzeka, kończyło się miasto, kończyła się wyspa. Przy czym rozlewiska
rzeki Drwęcy biegły aż do dzisiejszych skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, dzisiejszej, z ulicą Mickiewicza. Takie szerokie były to rozlewiska, także Ostróda jako miasto średniowieczne nie musiało mieć murów, ale my dzisiaj mówimy o Ostródzie wieku XIX. Natomiast tutaj mamy hotel Kills. To jest ten różowy budynek od tej strony. Tak wyglądał od zaplecza, tak wyglądał od strony frontu. Jeden z najbardziej znanych, często pokazywany jest jeszcze inne zdjęcie z kanclerzem Hindenburgiem, który tutaj właśnie do hotelu przyjeżdża. Był to jego ulubiony hotel, bo miał swój majątek niedaleko stąd, w Ogrodzieńcu pod Iławą, czyli dawnej miejscowości Neudeck. I tam też w roku 1934 dochodzi do bardzo słynnego przekazania władzy kanclerza Hindenburga, kanclerzowi przyszłemu Niemiec, Adolfowi Hitlerowi. I nie dzieje się to gdzieś daleko w Niemczech, tylko tu, na naszym terenie.